Wiecie co? Chyba się wycofamy się teraz. Wycofamy się do Redok. Właśnie, użyjmy TP-ka. Ciekawe, gdzie tepnie. Boże, to też jest fajne. Pamiętam, jak się grało w gimnazjum w tą grę. Używałeś teleportu, to mogłeś się pójść wysrać, pójść do Tesco, bo jeszcze było w Polsce, zrobić zakupy, wiesz, wigilię zrobić, wiesz, do komunii pójść pierwszej i dopiero potem cię tepało. Life. Albo grę wywalało. No to też. Zależnie od tego, co się trafiło dzisiaj. Myślałem, że mnie na dole tepnie, tak szczerze, tepnęło na górze. Dobra, ty. To o jemu to mówiłem, tak? Południowe wyjście z Redok zostało oczyszczone. Udało ci się pokonać te bestie? Niesamowite. To mi bardzo ułatwi pracę. Dziękuję. Masz tu kilka złotych monet za fatygę. 500? Nie, nie. Ty, ale jak ja mam questy zrobić? Dobra, uczymy się siły. Uczymy się siły i się nauczymy... Ty, full w siłę pójść 50? Chyba 50 w siłę. Nauczysz mnie walki? Nie no, ja wolę miecz chyba niż łuk, wiecie? Ale w łuk też trochę pójdziemy, żeby se lepszymi strzelać. Prastarą wiedzę, że szybka nauka? Nie, ja chcę z pulpitów się nauczyć. Może, a może z rękę, żeby zwierzęta oprawiać? A ile to chodzi? 125. I jeszcze tam umiejętność. Też by się przydało. Nie, wiesz co, na razie siła. Tu i tak levele szybko lecą. Mam piąty już. Dam w siłę 20 punktów. Dobrze. Właśnie. Czy do 125 i się nauczyć skilla? Czy on ile? A, on 150. 125 tamten. Siła nic nie da? No jak? DMG wzrośnie chyba. DMG nie rosło od siły? W sensie nie na broni, tylko tak mele. Ej, czekaj, ja miałem iść na te orkowe patrole. Dobra, ja idę tak jak chcę, idę siła. Ale zara. Dodałem na razie 20, dodam potem więcej. Te orkowe patrole to pamiętam mniej więcej. Jeden był gdzieś tu obok. Im dalej gra będzie, tym mniej będę pamiętał. Klasik. To ty jesteś łowcą, on jest zwierzyną, pamiętaj. Szybki headshot. Idzie do krainy wiecznych łowów. Szybki headshot. Szybki headshot. Kurde. Ja pierdziele, spieprzy mi. Ja pierdziele, nic nie zadaję. Dobra, pieprzyć to. Czarny. Mam wyrok na ciebie. Ty, ten jeden to jest ich boss? On ma 800 HP. Czy mi się wydaje? Iś!
O kurde, jacy mocni oni są. Nie, uczę się siły. Ja mam siły za mało. Jeszcze 10. Teraz czuję, że będzie różnica. Ile DMG mi daje jeden punkt siły? Jeden DMG? Moba? To tak działa? Gdzie te wilki były? Boż! Kiepa na łeb. Ta jeden jest mocniejszy, bo tamtym bije pod stołasz. Kurde. To 50. Boże, jacy oni silni. Ale jeden jest ich bossem, o co tu chodzi? Nie, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Taktyką, taktyką, żeby mnie nie otoczyły. Ja pierdzielę, jaka tak Elden Ring przy tym to jest taka szmata. Dobra, łuk. Dobra, tamten jest na hita jeden, to już z trzech tylko. Jest tylko trzech. Odsuń się! Jeden. Jeszcze raz. Teraz wyjdzie. Serio, to jest ciężkie. Muszę mu najpierw zabić dzieci. Nie widzę ich. W co ja strzelam? Kurde, jeszcze przyszedł koleżka, ty. Nie za dużo? Ja pierdzielę. No za dużo ich tu jest. Nie powinno tylu być. Nie, jeszcze raz, las. Jest DMG z przyczai? Kurde, gdzie oni są?
Trzeba wpaść w ten taniec miecza. Wiesz, o co chodzi? O kurde. Przywódca. Czemu mi zapieprzył za stówę? Ej, serio? Czemu on mi tyle zadał? Jeden. Jemu DMG rośnie z każdym autoatakiem. O kurde, kolega. Ja pierdzie, on mnie za 118 uderzył. No o co tu chodzi? Teraz. Nie. 200. On dał 200 expa. Kto to był? Ale ciężkie gówno. Dobra, idźmy na ten obóz. Nie za czarnego 200, tylko ten był silniejszy, miał 800 HP. Czy da się da się zmieniać modele, no. Nawet jednych mobów się da, innych nie, no zależy jak się ustawisz. Wszystko się da zmieniać. Ale te są lepsze niż w Gothicu 3 starym. W Gothicu 3 to modele czegokolwiek poza światem są brzydkie. Ale ty zaraz napiszesz, że buntowniczka jest ładna, bo jest podobna do twojej matki. Gochy pieprzonej. Ale idź pij z nią mleko, a nie pieprzysz. Rozumiesz? Nie jest ładna. Dobra. Przepraszam, znowu je poniosło. Dobra, gdzie ten obóz był? A tu. Kurde, ja nie wiedziałem! 400 HP ma ścierwojad. Ale dużo go bijemy. Ej, krótsze bronie mają większy AS? Wydaje mi się, że jakoś szybciej bije. Dobra. Świnia. Ty, co to? Nie, zobaczyłem coś. Mogę mu to zabrać? Czy topor... Toporek. Topork. Toporg. Co? Toporg. Co ty pieprzysz? Jesteś topowy. Zaraz go zabijam. Co mamy do zjedzenia? Pogróżka. O, gulasz. Ale manę daje, to nie. Dobra. Czekaj. Zwiadowca. Cliff.
Nie próbuj żadnych sztuczek, przybyszu, albo orkowi nas ukażą. Jak, Vitrex? Ja przyspieszam grę. Co tu robisz? Jestem niewolnikiem orków. Każą mi rąbać drewno na farmie. Macham siekierą, choć z zawodu jestem kowalem. Ale dla orków kowal nie ma żadnej wartości, jeśli jest człowiekiem. Jesteś kowalem? Możesz mnie czegoś nauczyć? Bez kuźni. Ja ją zablokowałem. Przykro mi, ale żądasz niemożliwego. To ja odblokuję. To co znajdź się mi kuźnię, której nie zajęli orkowie, a nauczę cię wszystkiego, co wiem. Rozumiem. Dobra, no dobra, dobra. Kuźnię. Chętnie zdobędę kuźnię, ale muszę cię uwolnić. Zabić ich? Co tu robisz, mora? Nie powinnaś pracować na polach. Ej, my nie damy rady zabić czterech orków. Mam nadzieję, że masz już właściciela. Tak byłoby dla ciebie lepiej. W przeciwnym wypadku należysz teraz do mnie. Fabuła w tej części? No, orkowie przejęli władzę nad światem. Ludzie spełzli do kanałów. I próbują odbić. Xardas zabrał magię. Generalnie zadyma. Muszę iść, mój właściciel na mnie czeka? Chcę twojego niewolnika. Przybyłem, aby wyzwać cię na pojedynek. Dawaj. Przybywam, aby wyzwać cię na pojedynek. Odważna decyzja, mały. Ale ma łapy. Ale służę uprzejmie. Będziesz miał swą walkę. Nikt mnie nie pokona, mora. Chodź. Dźgnę go. Ale kombo. Jaki on ma zasięg? Co jest? O Jezus Maria. Nie ma tu nic ciekawego. Czarni się biją. Staniesz? Bierz złoto, pobij go i zabierz kowala na free, dobra. Dobrze walczysz, mora. Jakiej chcesz nagrody za zwycięstwo? Chcę złota. I je dostaniesz. Oto ono. A teraz idź. Zabić go? Mam sprawę. Bo ja miałem zabić ten. Ja miałem ich zabić. Schowaj broń. Tak? Możesz przestać! Hej ludzie! Walka! I co teraz? Zatrzymaj się, mora. O ja pierdziele. Dużo ich. Mam taktykę na takich szmaciarzy. Ile on się będzie zatruty chodził? Dobra, podbiegnę i go zraszuję. Nie daj się! Pokaż mu! Którego najpierw? Tamten miał low. Jesteśmy jeden na jeden. Co ty robisz? Kurde. No szalał. Zatrzymaj się, mora. Hej ludzie, walka! On go po jeden bije. Czemu tak mało? Jest jakieś super tanki dla mobów?
Dobrze walczył. Co ty robisz? Myślałem, że jesteś ze mną teraz. Szmata. Dobra. Gdzie był ostatni? Gdzie leży? A ja go już okradłem wcześniej, tak? Co ty wyprawiasz? No przestań! Nic tu nie ma. Co jest? Przecież ja go miałem uratować. Czemu on się na mnie rzucił? One mięso dają. Kurde, jakie szybkie te świnie. Ty, koleżko. Jesteś wolny. Dziękuję. Myślałem, że tu umrę. Kufer, zara. Buntownikom z Redok. Ty, kto to ten? Och, doskonale. Znów będę mógł pracować w swoim zawodzie. Cześć, ale nawet co jest? Nie wiem, gdzie jest to całe Redok. Kto to w dupa jest? Cześć, jak leci? Pozdrawiam cię. Dziękujemy za pozbycie się orków z farmy. Teraz wszystko jest jak należy. Jak się tu dostałeś? Słyszałem, że farma została oswobodzona i zdecydowałem się tutaj osiedlić. Co się stało z rolnikiem, który był tu właścicielem? O ile wiem, kiedy przybyli orkowie, to splądrowali tą farmę i zabili tego farmera. Smutna historia. Nie no, okej, jest Gothic 3. Ja lubię, bo mam nostalgię też dużą, to ciężko mi się wypowiedzieć. Ale na tych modach dobrze się zapowiada ten goticzek. Pokaż mi swoje towary. Potrawka z krząszcza, gulasz, smażona ryba. Ej, to kupię, bo tanie. Ej, kupię to też. W sumie. Małe, zielone i smaczne. Chleb powszedni. Słodka i dojrzała. Ta. Laga? Gramy pod lagę? Ej, to lepszy od naszego? To sobie zostawię może. Nie, to jest jak nasz. Ty, a co jest? O co chodzi? Ej, gdzie tamten? O, żre. Tu gdzieś kufer? A, jest, no. Co sądzisz? Giga chat? Pieprzyć. Chciałem ją zjeść. Więc jednak cię dorwałem. Panowie, dobra. Miecz bogów? Nie grałem nigdy. Ale słyszałem, że gówno pieprza. Potrzebujesz czegoś? Jest dużo rzeczy do zrobienia na farmie. Za tronem lud? Kolejnej osoby by mi nie zaskodziła. Dziękuję bardzo. Swoją działalność. A jeśli mi w tym pomożesz, nie będę ci dłużny. Czego chcesz? Konieczne jest kupienie krów w gospodarstwie. Dzięki temu nie będzie nam brakowało mięsa. Gdzie mogę kupić krowy? Hamnar Spardej może w tym pomóc. Weź te 900 sztuk złota. Potrzebuję 3 krów. Ruszam. Ty to widzisz 900. A ja go już nigdy nie spotkam. Ruleta.
No to można zaraz coś zakręcić, jak jest Black Blue. Zależy, czy jest na live'ie. Czy już spać poszedł. O kurde! Aż się schyliłem po to. Szkatuła i 200. Jak otworzyć szkatułę? Chodliwy towar. A nie ma Black Blue chyba. Czy się no ja mogę zakręcić, ale... I ładny ten gotik, trzeba przyznać, co? Dobra, idę po kefir. Za godzinę powtórka? Zobaczymy. Możesz mi dać swój kefir? Jeszcze raz ruletę? Nie no, na razie grajmy, spokojnie. Swój kefir mi dasz? Kefir naturalny, a dlaczego kefir? Białko? Nie. Jest zdrowy i go lubię. Co najważniejsze, ja go lubię. Nie lubisz go? A białka on ma ile? 3,2 grama na 100 gram. To nie dużo chyba, nie? Dobra. On mi dał tego questa już? Pokaż. Jak się patrzy questy? Który guzik? Ty, nice. Szukaj wszystkie ogniste puchary, znajdź Sardasa. A do jakiej frakcji się należy ten quest, co on mi go dał? Gdzie to znaleźć? Krowy. Dla Redok to jest quest. Ale pewnie da nie dla Redok reputacja. Ograniczam kole czy wale 4 litry dziennie jak mam on? Mało piję coli ogólnie. Mało piję czegokolwiek poza yerbą. Ale to dlatego, że mi się nigdy nie chce iść tego kupić. To z lenistwa. Teraz sobie to przystąpić Liptony, kole. Pielko wodę, zamiast monsterów piję dziki, a zamiast marsów jem batoniki proteinowe. No to chyba spoko, no wiesz, plusem odłóż tych broń. Dzików jest to, że są zero. Jesteś chyba mądrzejszy niż się zdaje. Ale czy te słodziki, jak z nimi jest, to nie wiem, tak szczerze. Dobra, bierzemy go do Redok. Oshi? To jest, co to jest Oshi? To jest izotonik? Zabiorę cię do Javiera, to szef Redok. Bardzo ci dziękuję. Daj mi znać, jak będziesz chciał wyruszyć. Ty, on ma rudą brodę? Odłóż broń. Ej, ludzie! Walka! Hej! Przestań, pokaż! Szmato. Myślisz, że jak jest łysy, to go nie poznam. Po brodzie go poznałem. Ja, no dobra. Ukrywał się. Zabiorę cię stąd. Dobrze. Rozumiem, Mario, rozumiem. Jak to? Jak to? Inna wyprzedziła. Co jest? Ty taki Alvaro? No dobra. Jak w końcu strony robisz? Miałeś orków, a zabiłeś je? Ale te orki to były tylko do zabicia chyba. Poza tym ja robię trochę tak, trochę tak. Na dwa fronty, żeby jak najwięcej ugrać. Wiesz o co? Ho? O.
Tak, żeby wszyscy zdechli? Nie, no nie aż tak. Znaczy trochę tak. Gdzie było to wejście do jaskini, bo nie widzę? Tu gdzieś? Tu chyba to jest to? Idziesz ty, łysy. Dziękuję za suba dla Jolku. Witam, witam. Ty idzie za mną. Poprawili chyba AI. Bo pamiętam w Gothic 3 to oni tacy głupi byli. Oni się ciągle gubili. Jeszcze gorzej niż w starych Gothicach. Dobra. Śpisz tu. Chodź no, chodź no. Śpisz tu. Czekaj, komu mam powiedzieć? Cliff jest kowalem i od dziś będzie dla ciebie pracować. Dobra robota, nieznajomy. Teraz możemy uzupełnić zapasy broni. Nie wolisz wyłączyć stopniowania kolorów, że gra była ładniejsza? Ja nie wiem, co to zmienia. I gdzie to się zmienia? Stopniowanie kolorów, wyłączone. Nie wolisz wyłączyć. No wyłączone. Kurde, trzeba grę uruchomić. Nie, nic się zmienia, jest wyłączone. Ja nie wiem, co to nawet daje. Bardzo tak dziękuję, nieznajomy. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś. Przyjmij to w dowód mojej wdzięczności. Pokaż. Metalowe bełty. Bełty. Miecz dwuręczny. Okej. Ostry bełt. 145 siły. Ale mocny. Ty, kupić go? O kurde. 105. Ty, to jest pod rękę. Ten jest dobry, a 200 siły. Rapier, ale on jest pod tego, nie? Jak właściwie ciężkich pancerzy używać? Cześć, co to daje? To jest to? Czy to wymaga popieprzonych statów? Czy to jest coś... Czego on uczy? Które to są te ciężkie pancerze? Słuchaj, mało lata, krótka piłka z mojej strony. Robisz pałę czy nie? Ty, ja się uczę chyba kowalstwa, bo chociaż ostrzenie broń, może później się naucz. Nie wiem, czy to jest aż takie OP teraz, żeby się tego uczyć. Góra prawo. To jest zabójca orków. Nie ma, to jest chyba to. Przyprowadziłem kowala do Redok. Niewyobrażalne. Teraz już nie będzie problemów z zaopatrzeniem. Kowal naprawi starą broń i stworzy nową. Dałeś Amurant w dupę Prime, a nie mi? Muszę coś zjeść. Wyglądasz jak kleszcz dzisiaj. Zawiodłem się na tobie. Ej, on powiedział, że będzie na mi sprzedawał itemy. Wiele do zrobienia. Nic mi nie chce sprzedać. Czekaj, to musimy jeszcze obok Ardei był patrol. Zabijmy ich. Tylko jakąś może lepszą broń. Wpakuję w siłę. Do 150 się uczę ładowania ludzi bronią. Właśnie. Chcę lepiej walczyć mieczem. Nie ma sprawy. Siła wojownika nie polega na jak najmocniejszym uderzaniu mieczem. Znaj pozycję wroga. Rób zamach całym ciałem, a nie tylko ramieniem. No właśnie wziąłem. Zapamiętaj tę zasadę i stosuj się do niej. Dłużej pożyjesz. Ja chyba będę grał pod tarczę.
Chyba, że później się nauczyły dwóch. Tu trzeba wytrzymałość i energia życiowa. Kurde, no nie wiem. Wytrzymałość, warto lecieć w tej grze? Co szybszy jestem na tej skillu nowym? O kurde, chyba tak! Nice. Czyli jednak widz je kłamał. Dobra, tepam się do Ardei, zabiję orków. A, podobno Ardea się zmieniła z tego, otworzyli drzwi. Co jest? Co się pieprza, ty? Gra się zbugowała? Początek gry się z tego? Ale gra spowolniła, co jest? Nie dostałem expa. Ej, o co tu chodzi, że oni tu są? Dobry, odłóż broń. Panowie, to ja odbiłem to miasto. A wy się pultacie. Ej, o co tu chodzi, że oni zaatakowali, bo nie ogarniam. Tego nie było w zwykłym gotiku. Dobrze, że buntownicy już tu są. Mam nadzieję, że orkowie zostawią nas jeszcze przez jakiś czas w spokoju. Było? A, okej. Doluj. Czy sytuacja w wiosce poprawiła się po jej wyzwoleniu? Daj mi odetchnąć, to była prawdziwa masakra. A na dodatek ktoś wykorzystał zamieszanie i nas okradł. Twoi masz coś na brodzie? Wszystko. Nie. Te sukinsyny nie zostawiły nawet odrobiny jedzenia. Nie macie nic do jedzenia. Rozejrzyj się tylko. Większość okolicznych farm została zniszczona przez wojnę, a te, które się ostały, są stale obrabowywane przez bandytów Ortegi. A rybacy z wybrzeża nie mają nawet łodzi, aby wypłynąć na połów. Co będzie dalej? Jaki będzie nasz los? Mogę wam jakoś pomóc? No, może mógłbyś coś zrobić. Ty, to quest pomocny. Gdy tylko nasi rybacy znowu zaczęli łowić, możesz iść do chat na wybrzeżu. Nasi rybacy tam mieszkają. Możesz pomóc im zbudować nowe łodzie. Dlaczego nie zrobisz tego sam? Nie mogę opuścić tego miejsca. Ale wymóweczka. Wioską. Jasne. Ten dźwięk jest tylko na misjach z modów. Więc wiemy kiedy, chociaż AI też mówi kiedy są questy z modów, aleluj. Drogie te rzeczy, fest. Jak się trzymasz? Na razie dosyć dobrze. Dziękujemy za pomoc. Nie ma sprawy, też nienawidzę orków. Taka moja natura. Tak, przy okazji. Możesz nam jeszcze w czymś ale pomóc. Ale co, Mario? Niedawno kogo ty sprzedałeś? Przyszedł do nas stary człowiek i poprosił o pomoc. Gdzie go znajdę? Wydaje mi się, że poszedł na plażę do rybaków. Dobrze. Zobaczę, czy nadal tam jest. Czekaj, kto? Bo nie słyszałem. Jest tu dla mnie coś do roboty? Zapytaj miejscowych. Może ktoś potrzebuje pomocy. Myślę, że rycerz Rolet z pewnością znajdzie ci jaki jakieś Rolet? Zajęcie. Doszły mnie słuchy, że myśliwy Marsten szuka pomocnika. Kto? Co za no... To są jakieś... Dodatkowe moby, czy się NPC-ty? Cześć, przychodzę od farmera Branda. Powiedział, że możesz nam pomóc w zakupie. O kurde, nowy gotik. Tak, mam jakieś tam znajomości. Mogę ci pomóc. Lecz najpierw musisz wyświadczyć mi przysługę. Ile on questów mi dał? Jest u nas krucho z jedzeniem, a z tego co kojarzę, to na farmie z pewnością zostały jakieś worki z ziarnem. O nie. Przynieś mi 5 worków ze ziarnem z farmy. Ale skąd? Wrócimy do twojej sprawy. Z jakiej w dupę farmy?
Pokaż. Z tej farmy, co tam byli orkowie? Co ich zabiłem? Przecież nie było żadnych worków. Nie dotykaj tego. O ja pierdziele, oni się na mnie rzucają. Czemu? Myślałem, że oni będą mili dla mnie. Że ich oswobodziłem. Co mu jest? On jakiś mały łeb. Co mu jest? A, starszy wioski, dobra, dobra. Czyli jednak po coś... Ej, co jest? Nowi NPC-ci. Ty parszywy z... Rybę wziąłem. Chłop się na mnie rzuca za rybę, a dzięki mnie żyje. Pinda. Leoda. Nie chcę żadnych kłopotów. Zabić cię? Ty, tu są nowe NPC-ty. To są same NPC-ty. Zrobię sobie przerwę. Muszę się zdrzemnąć. Ale nie chcę tu gadać. Do zobaczenia. Uważaj na siebie. Mamy oko na wszystko. Wszyscy mają imiona, ale nikt nie chce gadać. Do zobaczenia. Widz. Widza spotkałem. Jak leci? Gdy orkowie przejęli wioskę, sądziłem, że czasy głodu się skończyły. Niestety nie, zbuntowani chłopi musieli zniszczyć panujący pokój. Mówisz, jakbyś lubił orków? Oczywiście, wolałabym tego zasranego króla, jego bandę szlachty i poborców podatkowych. Przynajmniej orkowie dzielili rację sprawiedliwie. Każdy, kto jest po ich stronie, może wykonywać swoją codzienną pracę. Teraz każdy dziad powinien wiedzieć, że wojna się skończyła. Do mnie mówisz? Buntownicy uwolnili niewolników z Ardej. Ha, czyli jesteś jednym z tych rebeliantów. To nie tak, że orkowie ze wszystkich robią niewolników. Tutejsi niewolnicy to pokonani strażnicy tej wsi. Oczywiście nie wszyscy poddali się bez walki, pomimo przytłaczającej siły orków. Dodatkowo myślę, że paladyni nie mają za dużo orkowych więzów. Czekaj. Czyli orkowie robią z ludzi niewolników, a ludzie robią z ludzi niewolników. Uważaj. Kto robi z orków niewolników? Ty, to ten Marton. Co on mi gadał, że ma questa dla mnie? Mamy oko na wszystko. Ej, skąd taki hełmik? Cześć, jak leci? Jakoś leci. Myślałem, czy on wygląda jak William Defoe z tego mema. Nie zarobić trochę złota. Tutaj nic nie zarobisz. Się patrzy w górę. Stoisz na służbie każdego dnia. Widzisz to? Wioskę, a mieszkańcy mają to w dupie. Jak to się mówi? Słowo dziękuję nie wsadzisz do kieszeni. Słyszałem, że orkowie nieźle płacą najemnikom. Co się stało, Jolku? Trzymaj monety. To za twoją dobrą służbę. Dziękuję. Mam dość na tę chwilę. Jesteś miłą osobą. Czemu ja mu dałem 3K? Porozmawiamy później. Ja pierdzielę, czemu ja mu dałem 3 kafle? Kto mi... Co się odpieprzyło? Czemu ja mu dałem 3 koła? On mi powiedział, jesteś uważaj miłą osobą. Się. Co? Muszę pracować. Do zobaczenia. Jesteś miłą osobą, miluj. Trzymaj się. Dobra, trzeba każdego zaczepić. Cześć, kim jesteś i co robisz ty, w tej on wiosce? Ma zbroję tego? Skórzaną? Jestem myśliwym, kopię też rudę i sprzedaję skóry tutejszym mieszkańcom. Czasami czyścimy pobliskie tereny z niebezpiecznych kwestii. Potrzebujesz pomocy? Szukam pracy? Tak, nie obejdzie się bez pomocy. Nie wczytujesz? Nie stać mnie jednak na tyle, aby ci zapłacić. Tak, z pieniędzmi teraz u każdego krucho, ale niech będzie. Zarobię. Wykonaj moje zadanie, a wtedy cię czegoś nauczę. No dobra, jakie? Co mam zrobić? Rybak mieszkający blisko Ardej na dole przy plaży ma problemy z dzikami. Powiedział, że wokół jego chaty kręcił się duży okaz. Najwyraźniej to stworzenie pachniało zgniłymi rybami.
Pozbądź się tej bestii. Przyjdź do mnie po nagrodę. Jeśli przeżyjesz, oczywiście. Poradzę sobie. Fajne. Wielki, gruby dzik. Żyjesz? Daj mi jeszcze pospać. Okej. Do czego się gapisz? Chciałem ukraść miskę z zupą. Ryż. Ej, on ma jakąś broń nową. Nie kojarzę jej z Gothica. Przecież ja też chyba nie wszystkie kojarzę, niech będzie. Ty, tu paladyn. A ma oczy. Ty, jakiś niski on jest. Nauczysz mnie walki? Witam. Jestem tu nowy i szukam pracy. Może masz coś dla mnie? Nie pogardziłbym złotem? Witaj, nieznajomy. Przyszedłeś w odpowiednie miejsce. Mam pracę dla ciebie. Moim obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Ardei. Dodatkowa para rąk zawsze się przyda. Mike? Paladyn? Mam nadzieję, że radzisz sobie z mieczem. Będziesz musiał przelać trochę krwi. No dobrze, dobrze. Jest coś, co mam zrobić? Najpierw zniszcz patrol orków, który znajduje się w pobliżu Redo. Chodzi o ten, co jeśli miałem go zabić dla... Dostaniesz ode mnie trochę złota, a potem porozmawiamy o jakimś prawdziwym zadaniu. To ja mam ten zabój zabić też dla tych z Redok. Dla Javiera. Czemu jest tu tylu bandytów? Zanim przybyli tu orkowie, wiele tarcza w barwach kaszu? Na drodze do stolicy. Ja nie wiedziałem, jakie są barwy. Tylko kilku z nich uciekło do wioski. Reszta mieszka w górach i czai się na konwoju. Latarnia, zaraz pójdę. Mam tylko nadzieję, że nie będą robić nam żadnych problemów. Witam, Daydream, witam. Dobra, ty. Tu jeszcze podejdźmy. Leń. Teraz rozmawiamy. Do roboty. Kole. Coś taki. Ej, widz ma taki nick. A z czego mam się cieszyć? Tylko go mieszkałem na czacie nie ma. Tutaj z moją żoną żyliśmy razem. Potem jednak zaatakowali orkowie. Na siłowni? Pragnę zemsty na orku, który ją prawie. Zabił, bo nie potrafię się z tym pogodzić. Raczej żaden ze mnie bohater. A co dopiero wojownik? Zostałeś sam jak palec? Miałem jeszcze brata Johana, lecz on również poległ od ciosu orkowego topora. Teraz nie mam już nikogo bliskiego. Rozumiem, Mario, rozumiem. Nie ma problemu, zapamiętam. Kurde. Mogę ci pomóc zająć się orkami. Naprawdę zrobiłbyś to? Oczywiście, ale nie za darmo. Ile mi zapłacisz? Krucho u mnie z pieniędzmi. Za darmo nie jestem w stanie ci pomóc. Poczekaj. Nie mam tak, kasy, Daydream, no. Ale mogę ci zaoferować coś innego. Mam nie jestem gejem. Mojego brata. A. I co mam z nimi zrobić? Z pewnością ci się przydadzą. Okej. Okay. Ubrania są grube, wytrzymałe, wygodne i chronią przed złą pogodą. Dam ci też topór. Dziedzictwo mojego braterstwa. W porządku. Pomogę ci. Nie wiesz, gdzie znajdę orków, którzy zabili twoją żonę? Wyśledziłem obóz na wybrzeżu. Usłyszałem, że przywódca nazywa się Utal. Zajmę się tym. A, byłbym zapomniał. Ich przywódca zabrał ze sobą chustę mojej żony. Czy mógłbyś ją odzyskać, abym mógł złożyć ją na jej grobie? Była jej niezwykle droga. Dobrze. Miejmy nadzieję, że nie zdążył jej zgubić. Szczerze, ten quest jest z dupy. Naszczałbym na ten grób. Ale niech będzie, no pomogę. Do zobaczenia. Luka. Patrz to. Stój, złodzieju! Gdy szmata tu jest! Ja pierdzielę. Przepraszam. Stój, złodzieju!
Co jest? Jak ona to słyszała? Dobra. Cześć, jesteś tutaj kowalem? Tak, jeśli potrzebujesz. Bym coś wykuł, zapraszam do mnie. A ty może masz przepisy lub składniki do kucia? Tak, oczywiście. Mam prawie wszystko, czego ci potrzeba i mogę ci to sprzedać za odpowiednią cenę. A jeśli potrzebujesz mikstur, pomów z moim przyjacielem Florentem. Znajdziesz go w chacie na samym końcu wioski. No, on ma oczy straszne. Pokażesz mi, co tam masz? Lepiej nie pokażę. I tak jest już źle. Szeroki miecz. Ty, pa! Ma jakieś fajne itemy. Szorstka, kurtka buntownika. O kurde, ja bym ją chciał. Ale dałem 3K jakiemuś syfowi. Ja pierdzielę, jak szybko zarobić, a się nie narobić? Jakaś rada? Wiesz jak Gaman Brook w sumie. Dobrze powiedziane. Widzę, że handlujesz rzadkim towarem. OF. Cóż, czasy są ciężkie. Trudno z dostawami. Słabo prosperuje handel. Jak ci się żyje, kiedy nie ma tu już orków? W sumie, srak. To orkowie mnie nie obchodzą. Co mi po orkach? To buntownicy przecież potrzebują broni. Podczas wojen praca kowala zawsze jest efektywna. Może mogę ci w czymś pomóc? Pomoc mi nie zaszkodzi. Mam pomysł na biznes. Wiem, jak stworzyć nowe tarcze, ale potrzebuję komponentów. Zdobędziesz dla mnie drewniane, popsute tarcze. Ja mogę je zdobyć? Ale przed chwilą je sprzedałem. Złoto jest tylko problemem. Słuchaj, mam teraz jeden wspaniały przepis kowalski. Można powiedzieć, czy wyjątkowy. Jeśli mi pomożesz, będzie... Witam. Co to za przepis? Fajn. To niespodzianka. No dobrze. Ile potrzebujesz tych tarcz? Sztuk wystarczy? Zobaczę, co da się zrobić. Może lepiej nie zwalać tego na imię. Skąd ja mam to zdobyć? Artea ma jaki obrazek? Takich. Chyba takich. Ja mam jedną, swoją. Tu są dwie. Jakbym babę pobił, co już byłoby zaletą, to mogę ją potem okraść? Oczywiście. Mówię o grze cały czas. Ej, ja z nim nie pogadałem. Dzień dobry. Czy pracujesz dla kowala Luka? Nie pracuję dla niego, jestem jego żoną. Przepraszam, nie wiedziałem? Sprzedajesz coś, czy jestem w złym miejscu? Sprzedaję broń. Jeśli chcesz kupić porządny miecz lub buławę, zgłoś się do mnie. Mam duży asortyment broni, tak długo, jak masz czym zapłacić. Zobaczmy, co masz na sprzedaż. Dziób kruka. Co? Ty. Kieł wilka dobry. O ja pierdziele. 130 i mało sił wymaga. Ej, ten kieł wilka. O kurde, ten kieł wilka. Opa. Nie wiem, czego nie kupić. Jesteś żoną kowala? Tak jestem. Zarządzam. Wilczy kieł z dwójki? Nie, inaczej wyglądał. Sprzątam dom. Był takim główiankiem. Narzędzia do kuźni. Masz więc sporo roboty. Zgadza się, nieznajomy. Nie chcę odstawać od męża. Przecież on też pracuje całymi dniami. Jak interesy? Trzeba cieszyć się każdym przeżytym dniem. Nigdy nie wiesz, czy jutro nie napadną cię orkowie, bandyci lub buntownicy. Okay. Jesteś zadowolona z tego, że orków już nie ma w wiosce? Po co ja ich to mam pytam? Mam być zadowolona. Buntowników, tych żebraków. Nie widziałam większych próżniaków. Oni nigdy nie mają pieniędzy.
Prawie zawsze pożyczają. Sliny za orkami. Nie mają kogoś w rodzaju Urszula. Przywódcy, by im zapłacił. Już u połowy wioski zgromadzili dług, pluje na nich. Pluje na nich, co jest w dupę? Pluje na nich. Co sądzisz o orkach? To banda niecywilizowanych półmał, nie mająca pojęcia o empatii w naszym kościele. Ale dopóki nie staniesz im na drodze, zostawią twój interes w spokoju. Pozwalają też modlić się do Innosa. Mimo wszystko jestem szczęśliwa, że orkowie przybyli do naszej wioski. Jesteś szczęśliwa? Ta wojna trwała za długo. Czasy, gdy musieliśmy tworzyć broń dla wojska bez odpowiedniego wynagrodzenia, dobiegły końca. Musieliście tworzyć broń dla żołnierzy bez zapłaty? Płacono nam wekslami. Wiadomo, że skarbiec króla jest pusty, nie byłby w stanie i nie chciałby ich spłacić. Każdy wie, że bony są bezwartościowe. Jednak gdybyśmy odmówili, wrzucono by nas do więzienia. No to nie zła. To jednak dołączamy do orków. Ludzie to tragedia. Dobra, do północy ich okradniemy. Chyba, że drzwi zamkną. Wróg Evil. Kurde, gruby kardio robi nocne przed spaniem. Żonka już leży? Ta żonka leży. Jak gruby poszedł spać? Gruby. Co ty tu pieprzasz? Idź się połóż. Grube ścierwo. No dwa łóżka są. Tylko ona zajęła chyba złe. No co ty odpieprzesz, grubasie? O, co jest? Idź się połóż. Ja pierdziele, co ten gruby śmieć robi? Stój! Złodziej! Ja pierdziele. Mam zbyt mało doświadczenia. Poszedł spać? Tu masz wyro, idź spać. Jak obok kowala jest młyn? Dzięki, gruby. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Gruby dał na golibordę 10 zł. Fajnie tak w nocy chodzić, lepiej się śpi, jak będę tak zapierdalał do rana, to się zmęczy i będę spać cały dzień i potem powtórka. Ale to nie ma sensu, nie możesz w dzień chodzić? Gdzie on jest? Stój, złodzieju! Co jest? On przez okno chyba wyszedł i wszedł. Jak stoi na szafce? Czy jej? Gdzie? Stoi na stole i się patrzy.
Ja pierdzie. Trzy tarcze. Sej. Wie czy nie? Stój, złodzieju! Dobra. Co ukradłem, to moje. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Ej, co to za safe? Gruby dał na golibordę 10 złotych. Kurwa, jakiś typ kręci mi się po domu i każe mi iść spać, co on kombinuje, nienormalny jakiś, dobrze, że nic robi jest za monitoring. Nic nie kombinuję, tylko sobie zwiedzam. Trzymaj się. Dobra. Mamy już 4 tarcze z naszą. Jest tam coś. Co, bo nie widzę. Kapelusz, czy mi się wydaje? To kapelusz tam jest do podniesienia? Ty, co to jest? Za item? Podnieść go nie mogę. Nie mam zasięgu. Ja pierdzielę, nie mogę go podnieść. Nie ma tu nic ciekawego. Jak go podnieść? Telekinesa. Nie ta część. Nie ma tu nic więcej. Ja pierdzielę, jak go podnieść? Ty, chyba tędy muszę. Nie ma tu nic ciekawego. Nie da się. Jaki słowiański przykład. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa. Dzięki bardzo, Gruby. Gruby dał na golibordę 10 złotych. Nie mogę spać, bo moja stara jest tak gruba, że zajmuje 2 łóżka, a my nie mamy kasy na trzecie, bo nas jakiś typ okrada. Przepraszam. Ale schudniesz chociaż, jak nie będziesz kupował nic do jedzenia na przykład. Poroś na gorąco. O ja pierdzielę. Ale czapa. Ty. Fajne. Nie było tego normalnie, nie? Dziękuję, gruby, dziękuję. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.